Witajcie smakosze! Niedługo Tłusty Czwartek, więc dzisiaj pokażę Wam, jak robię tradycyjne pączki. Ale zbliżają się także walentynki, więc robię też pączki w kształcie serduszek. Do ciasta na pączki będę potrzebowała 500 g mąki pszennej tortowej, 200 ml ciepłego mleka, szczyptę soli, 4 łyżki cukru, 40 g drożdży, 50 g masła, które rozpuszczę, 2 jajka, 2 łyżki rumu. Do nadzienia będę potrzebowała marmoladę, a smażyć pączki będę na oleju. A potem będę je lukrować. Przygotowałam 150 g cukru pudru oraz jedną cytrynę, którą wyszorowałam i zalałam wrzątkiem. Wszystkie składniki oraz sposób przygotowania pączków podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od tego, że robię najpierw rozczyn. Do kubka wlewam ciepłe mleko i rozkruszam do mleka drożdże. Mieszam do rozpuszczenia. Dodaję jedną łyżkę cukru oraz jedną łyżkę mąki. Dodam jeszcze jedną łyżkę mąki, bo rozczyn musi mieć gęstość kwaśnej śmietany. Tak przygotowany rozczyn nakrywam teraz serwetką i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Jajka z cukrem i cukrem waniliowym ubiję teraz na puszystą pianę. Jajka są już dobrze ubite, nie wyczuwa się już cukru, więc teraz te jajka będę dodawać do mąki. Do dużej miski przesieję teraz mąkę. Dodam do niej ubite jajka. Rozczyn, który pięknie urósł. Dodam też szczyptę soli. Roztopione masło, lekko ciepłe. Rum. Oraz otartą skórkę z cytryny. Teraz to ciasto muszę dobrze wymieszać i wyrobić. Jeśli ciasto byłoby zbyt gęste, można dodać trochę ciepłego mleka, bo ciasto na pączki powinno być dość luźne. I na tym etapie zacznę wyrabiać ciasto ręcznie. Ciasto jest już dobrze wyrobione. Nakrywam je teraz serwetką i zostawię w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Ciasto podwoiło już swoją objętość. Wyjmę je i lekko przerobię. Matę mam silikonową, więc nie muszę podsypywać mąką. No, może odrobinę. Tak przygotowane ciasto podzielę sobie teraz na części.
przełożę je na ściereczkę i przykryję, żeby ciasto nie obeschło. A ten kawałek rozwałkuję. Ciasto rozwałkowałam na grubość około pół centymetra. Teraz wykroję z niego krążki. Na każdy krążek położę pół łyżeczki marmolady. Nie na każdy, na co drugi krążek położę pół łyżeczki marmolady i nakryję drugim krążkiem. Brzegi dociskam. Lekko je rozciągam i wykroję jeszcze raz. I tak przygotowane pączki położę teraz na tacy, na którą położyłam czystą kuchenną ściereczkę, lekko obsypaną mąką. Pączki kładę w pewnych odstępach, bo one jeszcze urosną. I nakrywam je drugą ściereczką. A w międzyczasie będę robić resztę pączków. Oprócz tradycyjnych pączków postanowiłam zrobić także pączki w kształcie serduszek. Ciasto tutaj będzie pojedyncze, więc rozwałkowuję na troszkę więcej niż pół centymetra. I będę wycinać teraz serduszka. I te serduszka dołożę do wyrastania. Nakrywam to ściereczką i stawiam w ciepłym miejscu. Na głęboką patelnię wlewam olej. I teraz olej musi się podgrzać do temperatury 175 stopni. Ale najlepiej jest to sprawdzić, wrzucając kawałek ciasta. Dla próby wrzucam kawałek ciasta. Wydaje się, że temperatura już jest właściwa, bo ten malutki kawałek już nawet zaczął się rumienić. Więc teraz możemy przystąpić do smażenia pączków. Pączek omiatam z nadmiaru mąki. I delikatnie wkładam na tłuszcz wypukłą stroną. Smażę na rumiano po jednej i po drugiej stronie. Usmażone pączki zdejmuję z patelni na ręcznik papierowy. Teraz usmażymy nasze serduszka. Do ciasta dodawałam rum, dlatego że ciasto z alkoholem mniej wchłania tłuszcz. Wyciskam sok z cytryny i dodaję go do cukru pudrą.
zdecydowanie za mało. I ucieram lukier na jednolitą masę. Lukier musi być dość płynny, ale niezbyt rzadki. Gotowe pączki maluję lukrem. I odkładam na kratkę. I w ten sposób wymaluję wszystkie pączki. Część pączków w kształcie serduszek dodatkowo obsypię kolorową posypką. I tak już dokończę wszystkie pozostałe pączki. Pączki tradycyjnie robimy na koniec karnawału, na tłusty czwartek, ale są to słodkości, które smakują przez cały rok. Są delikatne. Po zgnieceniu pięknie wracają, to znaczy, że są dobrze wypieczone. Świetnie smakują. Wszystkim smakoszom życzę słodkości nie tylko w tłusty czwartek i miłych walentynek. Przez żołądek do serca. Smacznego!